Proszę Państwa, wiosna roztopy. Niestety współczuję wszystkim tym, którzy mieszkają przy ulicach nieutwardzonych. Ja prawie całe życie w zamkach przy takiej też przemieszkałem. Niestety ta pora roku ma to do siebie, że będzie tak mokro i będzie niewygodnie. Myślę tutaj o wielu ulicach, ale między innymi o mieszkańcach takich ulic jak Herberta, ulica Podleśna, ulica Wiosenna, ulica Piastowska, mokra, ulica na bagnie, pogodna. Proszę Państwa, czy Wiosenna, bardzo proszę Was o pewną cierpliwość, chcielibyśmy je wszystkie wybudować, natomiast brakuje nam pieniędzy. Brakuje nam pieniędzy, ponieważ tak naprawdę infrastrukturę, którą budujemy i utrzymujemy, i szkoły utrzymujemy dla 55 tysięcy osób za pieniądze, za podatki 28 tysięcy osób. Dlatego jakby to idzie w ograniczonym tempie, chociaż i tak budżet czy wydatki nasze są gigantyczne i do pozazdroszczenia przez inne gminy dla nas. Przypomnę, że od 30 do 40 paru procent wydatków budżetowych to wydatki inwestycyjne. Proszę mi wierzyć i proszę sprawdzić, trudno znaleźć drugą gminę, która by tyle wydawała na inwestycje, ale potrzeby są jednak gigantyczne, więc to wszystko potrwa jeszcze chwilę. Proszę Państwa, jeżeli będziecie odprowadzali tu podatek, od 1 maja będziecie mogli uzyskać kartę mieszkańca, która uprawni Was do darmowego korzystania z przejazdów liniami Ząbki 1, Ząbki 2, korzystania z zniżek w wielu sklepach, nawet do 30% na zakup chociażby okien. Ale proszę Państwa, również w przyszłości szykujemy kolejne pakiety dla Was, jakichś dodatkowych udogodnień. Proszę Państwa, chcemy mieć czyste miasto, żeby było częściej sprzątane, zamiatane, więcej latarni ulic, to wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje i jest pokrywane właśnie z podatków, Waszych podatków. Zatem jeszcze raz apeluję. 3 maja, proszę Państwa, będzie remontowana, przepraszam, łatana. Jutro będzie też również prawdopodobnie łatana ulica Powstańców. Fatalna jest ulica 3 maja, to prawda, od wielu lat w najgorszym stanie ona nadaje się tylko do kapitalnego remontu i zresztą ten kapitalny remont, proszę Państwa, już niedługo będzie. Ogłosiliśmy przetarg na kapitalny remont tej ulicy. Prawdopodobnie będzie on realizowany na przełomie 2012-2013. Przetarg jest ogłoszony razem z przetargiem na budowę tunelu. Mamy nadzieję, że tych pieniędzy, Waszych pieniędzy, bo w naszym ząbkowskim budżecie wystarczy na realizację tych wszystkich inwestycji, bardzo ważnych inwestycji dla naszego miasta, a to nie wszystkie. Chcielibyśmy tak naprawdę te wszystkie ulice, które wymieniłem i wiele, wiele jeszcze innych utwardzić. Gdybyście się, proszę Państwa, wszyscy zmobilizowali, to tak naprawdę 2-3, góra 4 lata i mamy wszystkie ulice w Ząbkach utwardzone, czego moglibyśmy wtedy tak naprawdę być dumni i nie mogliby nam pozazdrościć. Ale to zależy od Was. Pozdrawiam, meldujcie się, odprowadzajcie tu podatki.